To już też czas, to już też pora na naszych szlagierowych gości. Na studiu odwiedzą dzisiaj Anna Kandziora, Roman Smiczek i Robert Barlik, czyli artystycznie oczywiście Banita Band. I to trio. Pierwszy raz w tak pełnym składzie u nas w studiu. Witam was gorąco, witam was serdecznie. Witam ciebie serdecznie i witam wszystkich widzów. Słuchajcie, bo tak troszkę chciałbym się na początek cofnąć w tym czasie. Rok 2020 to pandemiczny rok, 2021 lekki rozruch, 2022 no pandemia też nos troszkę przytrzymała, ale teraz pojawia się temat wojny. Jak ten czas się u was poukładał? No 2019 był, że myśmy wydali płytę, a po tym czasie była pandemia i tak dalej, także nie graliśmy za dużo koncertów i tak dalej. Nie wiem, może Ania coś tam doda. Ale nie próżnowaliśmy, nawet jeżeli tam można było, tak nie można było. Przecież wydaliśmy piosenkę Bądź zawsze blisko mnie. Ona się pojawiła w 2021 roku, tak? Nagrana została, także taka ładna, taka romantyczna piosenka o miłości. Także coś się udało robić. Było to bardzo, bardzo mało rzeczywiście, no bo wszystko było pozamykane, wszystko nie można było się spotykać. Ale tak właśnie, no Romek coś nagrał, ja coś nagrałam, Robert coś nagrał i tak wspólnymi siłami tam potem, jak już rozluźniło się troszkę, no to weszliśmy do studia szybciutko i potem. Zeszliśmy na chwilę do podziemia domowego, w cudzysłowie. Coś się udało nam gdzieś tam drogą elektroniczną stworzyć, tak, połączyć potem teledysk, siły. Także. No i potem powoli zaczęli się wynurzać, jak się coś zaczęło gdzieś tam klarować. Teraz powoli się wynurzacie, jest 2022 rok, ten rok możecie zaliczyć do takich już bardziej udanych artystycznie? Z występami? Raczej tak. Wchodzimy, że tak powiem, z nową energią, z nową siłą i nagraliśmy właśnie nowe piosenki, mam 2 single, które będą wypuszczone. Jeden już gdzieś tu powoli zaczyna hulać, a drugi się pojawi około karnawału. Czyli około karnawałowy czas i nowy numer o kolorowej szafie, bo teraz o tym numerze Godomy. To jest ten jeden z tych 2 numerów, który się pojawił. Tak. Do tej kolorowej szafy, moi drodzy państwo, wracać już za chwilę będziemy. Zaglądniemy do niej i sprawdzimy, co to tak naprawdę za numer jest. Bądź zawsze blisko mnie, patrz tak jak patrzysz dziś. Troszkę poobgadujemy teraz, Ania, bo w piosence śpiewacie, że szafa dużo jak Big Ben w przedpokoju stoi, nie? To co, Ania mieszka w pałacu, rozumiem, nie? Że skoro taki wielki szrank, ale udało wam się w tej szafie Ani już być kiedyś? Tak niedosłownie, bo męża znamy oficjalnie, więc nie trzeba było się chować, ale... Nie, no to rozumiem. Bardziej mi chodziło o ta garderoba, czy tam naprawdę jest tak kolorowo jak w tej piosence? No jak myślę o większości kobiet, nie? No zaskakuje nas w tej chwili na koncertach, tutaj uwierzę się, tak? To tak, także... A słyszycie, macie coś takiego, że dzwonicie do Ani, godacie, słuchaj Ania, bo teraz znowu wpadło to granie na prędko, ona goda, ja się nie mów, co obryc. Prawie zakarmił. No, to się Częsty dylemat, czy sukienka, czy jednak coś na sportowo, czy szpilki, czy sportowe buty, czy tak, to zawsze to pytanie padnie, to wiemy, że oprócz tego, co gramy, czy gramy, kolejność ustalamy utworów, to takie zawsze... Co na siebie pytanie buty, czy te buty? Musi się pojawić. Co będzie ładniej, co będzie lepiej. No i właśnie, a kto ci finalnie doradza w tym, jak już ta stylizacja jakoś stworzysz z tej kolorowej szafy? No pierwsi to w domu domownicy, czyli córka i mąż, to oni są bardzo krytyczni. Nie, tak nie jest, nie tak. Jak oni pierwszy powiedzą, że tak, możesz tak iść, no to dobrze, to jakoś tam. No potem panowie też, koledzy. Ale my już nie mamy. Już wpływu. Ale mam też tak, że czasami mam kilka wariantów, nie? Że jadę i mam 2, 3 sukienki i ta czy ta. Czasami tak się zdarza. Żeby było jak najlepiej. No właśnie, tak to jest z kobietami. A powiedz mi, skoro ta szafa jest tako dużo, nie jest to problem w domu jednak? Nie. Mąż dzieli szafę z córką, a ja mam taką właśnie w przedpokoju, taką tylko dla siebie. Jak na dzisiejsze czasy w blokach, wszyscy zabudowują wszystkie możliwe wnęki szafami. Okej, dobra. Czyli stąd jakby troszkę ten pomysł na ta kolorowa szafa. Tak, tak, bo no, każdy człowiek, myślę, to nie tylko chodzi o panie, bo panowie tak samo, myślę, tu się nie przyznają tam czasami, ale też musicie sobie dobrać, panowie kochani, no, czy koszulę do spodni, czy spodnie do koszuli, czy marynarkę, tak, czy krawat, czy ale u nas to jest łatwiej, bo my mamy jedna para galot i dwie koszule i zazwyczaj one zawsze do siebie pasują, bo sama żeś powiedziała, że mąż dzieli szafa z córką, a ty masz cała swoja. Ale mąż chodzi na sportowo, no, więc no, okay. Tutaj jest łatwiejsze temat. Naprawdę jest tak kolorowo w tej twojej szafie, czy jednak, bo w mojej jest bardzo monotematycznie. Ja rozróżnią dwa kolory, czarny i biały, więc rzadko się zdarzą jakoś inne kolory, a u ciebie? Staram się, żeby było kolorowo, tak, tak. Staram się, żeby było kolorowo, zwłaszcza rzeczywiście jak na scenę, no to chyba, że jest taki bardzo poważny występ, jakaś gala czy coś. Ale no, musi to być ładne, musi to być jakieś jaśniejsze, prawda? Na co dzień też raczej ubieram szarości do pracy, raczej czernie, raczej tak, no ale i też wygodnie, tak, musi być wygodnie. Scena rządzi się swoimi prawami. Czy mając taki zasób w tej kolorowej szafie i mając jakby to wszystko, co można z niej wyciągnąć, przy okazji też doradzasz panom w zespole, że nie, chłopcy, nie, ale w tych koszulach to nie, a jednak lepiej by było tak czy siak? No zawsze przed występem tak, konsultujemy się, co ubieramy dzisiaj, jaką sukienkę, czy jakieś spodnią, czy cokolwiek, no a panowie właśnie, tak, zawsze koledzy, ja ubieram to, ja ubieram to. No i właśnie tak, są to wymiany tych wszystkich tych tak, dzisiaj się dogadaliśmy, że nie miało być marynarek, a kolega ubrał. No, a czasami właśnie wychodzi tak różnie, no. Człowiek się dogada, a tu... Proszę bardzo, a życie pisze swoje scenariusze. Dobrze, za chwilę właśnie o tej kolorowej szafie, konkretnie o tym numerze będziemy plać. Twój wzrok przenosi mnie w krainę marzennych. Wspominaliśmy już o tym, że to jest nowoprodukcja, jeżeli chodzi o ta kolorową szafa. Powiedzieliśmy, że to jest jeden z dwóch singli, które będą promować najnowszy wasz krążek, które pokorzą jakby kierunek. O krążku nieco później, ale właśnie teraz o tej szafie, bo tekst jest twój, tak, Ania. Tak, ja napisałam tekst. To jest taki bardzo kobiecy, taki życiowy tekst. To właśnie te przemyślenia po otwarciu tej swojej szafy? Czy to troszkę jest jednak takie też marzenie, żeby aż tak bogato szafa mieć? No zawsze kobieta by chciała mieć na tyle dużą szafę, żeby każdy wieszaczek był osobno, każda bluzeczka wisiała osobno, każde spodenki, buciki stały na takich specjalnych półeczkach, nie trzeba było gdzieś w kartonach chować i zmieniać z jesiennych na letnie, czy zimowe na letnie i na opak, nie? No ale no cóż, no nie jesteśmy właśnie, nie mieszkamy w zamku, tak jak powiedziałeś, nie mamy komnat, tylko mamy takie mieszkania. Nie powiem, że skromne, no ale mają swoje określony metraż, no i nie są z gumy. Nie są z gumy. Roman, twoja kompozycja, tam słychacie takie gitarowe brzmienia, tak można powiedzieć, że coś pod takie hiszpańskie klimaty. Skąd w ogóle taki pomysł na taki utwór? No właśnie, bo jakiś czas temu ktoś nam zarzucił, że gramy ballady wolne i tak dalej. Generalnie były dość, że tak powiem, kulały w tych stacjach radiowo-telewizyjnych. Ale tym razem chcieliśmy właśnie zrobić taką żywszą muzykę taneczną i taką troszkę w stylu latino. Chociaż nawet tam można się dopatrzyć, bo na tym mi zależało, żeby tak troszkę podkład leciał w stylu Zaragoza. Także kilka stylów jakby połączonych razem. Zaragoza to jest coś nowego, coś starego, troszkę tego, takiej, także tak. Chcemy iść w tym kierunku. Czyli połączenie stylów, taneczne, takie rytmy, coś, co zdecydowanie jest pod nóżką. Dokładnie. Tak. I łatwe do zapamiętania w miarę dla ludzi, tak? Bo to też chyba jest taki troszkę przepis na to, żeby ludzie zapamiętali, nie tyle co zapamiętali, ale żeby wzięli do siebie ten numer, nie? Bo wszyscy śpiewają Sherry Lady i tyle znają. Tak jest. I Yo My Heart, Yo My Soul i już reszty się nie pamięta. I właśnie to chyba jest takie clue tego wszystkiego. O płycie, bo takie pytanie też musi paść. To już za chwilę. Przytulaj zawsze mnie, schowaj w ramionach twych. To jeszcze, żeby teraz wziąć i zamknąć ten temat kolorowej szafy, zanim przejdziemy do płyty i tego trudnego pytania, bo to chyba jedne z najtrudniejszych pytań zawsze zadawanych w tym studiu, kiedy płyta i tutaj odpowiedzi są różne wśród artystów, bo do kolorowej szafy powstał teledysk. Tak. Ten teledysk Hulo, skąd pomysł na taki teledysk właśnie? No to też miał być kolorowy, też miał być taki nowoczesny. I do tej szafy nawiązywać przede wszystkim. Do tej szafy nawiązywać, tak. Także są tam, są zdjęcia, są ujęcia w plenerze, które robiliśmy u siebie w Bytomiu. Tak? Czekaliśmy na fajną pogodę. Czekaliśmy na fajną pogodę, na ten piękny zachód słońca, który tam Państwo możecie zobaczyć. Zapraszamy serdecznie. No ale właśnie, potem musi się pojawić jakiś tam sklep, no i te ciuchy, no wiadomo, żeby... Troszkę tak o żywo reklama Bytomia. Czyżby pan prezydent cię dorzucił? Chyba nie wiedział, że nagrywamy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobrze. Pracujemy nad tym. Dobrze, to tutaj do włodarzy miasta apel, jest reklama miasta, więc można by było parę złotych przelać. Ale koncertu w mieście, który mieliśmy w lipcu, mi gratulował, jak byłem na spotkaniu. A i to jest ważne, że jakoś się to przełożyło. Dobra, słuchajcie. Singiel Kolorowo Szafa, zapowiedź płyty, o tym my już powiedzieli. Kolejne singli w okresie karnawałowym, ten okres zbliża się wielkimi krokami. Jaki jest plan na to wydawnictwo? Kiedy będziemy mogli się spodziewać tej nowej płyty? No myślę, że połowa przyszłego roku. Tak realnie patrząc, bo tak to trzeba dozbierać materiału, resztę pomysłów nagrać. Czyli jakby tego materiału... Finansy przede wszystkim. Finanse są ważną rzeczą. Jak nie ma koncertów, no to ciężko... Bez tego się nie da, bez tego się nie da. Powiedzcie, ale ten materiał już jest? Czy on na razie jeszcze jakaś tam w głowach poukładany? I częściowo będzie... jest, częściowo jeszcze będzie... tworzony. Tak, pracujemy nad jeszcze kilkoma kawałkami. Pomysły są, trzeba aranże dorobić, tak? Na razie rozpoczęło się tak rok szkolny, tak i tak dalej, to dalej, więc no, jest niby październik, niby listopad, ale to dalej jak gdyby każdy ma tam swoje pracy, tak, bo pracujemy zawodowo, każdy u siebie, więc musimy to posłać, ale pomysły są zbierane do takiej wspólnej kuli, no i wtedy trzeba się po prostu spotkać i wtedy właśnie wybucha wszystko. Ten cały właśnie fajny utwór, nie? Dobra, a powiedzcie mi jeszcze tak, uchylając rąbka tajemnicy, ten drugi singiel też w podobnych klimatach jak Kolorowo Szafa? Tak, nie zwalniamy. Nie zwalniamy. Będzie na pewno żywy, karnawałowy. Będzie fajnie. I może on nawet bardziej będzie do Zaragosy nawiązywał. Tak, będzie karnawałowo i będzie naprawdę tanecznie. Także. Skoro karnawał i tanecznie ma być. Dobrze, słuchajcie, bo jeżeli teraz gadamy jeszcze o płycie i o wydawnictwie, bardzo... Nie wiem, to już chyba się niemodne robi wydawanie płyty. Czy nie myśleliście o tym, żeby bardziej się w taki cyfrowy świat przenieść i... wydać to na tych wszystkich portalach streamingowych, na których można tego posłuchać, pobrać, zamiast tego fizycznego krążka, bo teraz tego krążka już nawet nie ma kaj wsadzić za bardzo, nie? Powoli się to kończy, ale jeszcze jest czas, żeby się nad tym zastanowić. Znaczy, generalnie myśleliśmy o tym. Tak, no trzeba iść z duchem, podstępem i czasem, no bo przecież, no właśnie, tak mówimy, no co z tego... Zdarza się tak, że mamy też kontakt z jakimiś seniorami czy coś i sami opowiadam, że jak mieliśmy płytę, to naszą pierwszą, to jedna pani powiedziała, ale ja nie mam gdzie tego słuchać. No, jak mi dacie na pendrive'ie, albo będzie gdzieś na Spotify czy medium, no to wtedy łatwiej będzie to otworzyć niż CD, także... No to teraz taki mały test na sam koniec. Wy w tym roku kupiliście coś cyfrowo, jeżeli chodzi o takie utwory? Korzystacie w ogóle z takiej... Ja tak. Proszę bardzo. No, mnie też się tam zdarzyło się, że coś tam. Czyli jest szansa, że zamiast krążka w takim fajnym, kwadratowym opakowaniu ktoś dostanie pendrive'a od was. Może tak być. Dobrze. Czemu nie? Dobrze, słuchajcie, ja wam dziękuję za to, że mogliśmy się tutaj spotkać w tym studiu, że mogliśmy troszkę pogadać o tych nowościach i o tej zapowiedzi tego, co pojawi się w połowie przyszłego roku. Nie będę was mocno trzymał tak za słowo, bo to różnie bywa, ale z wielką niecierpliwością zarówno czekam na ten moment, kiedy pojawi się singiel numer 2 i cała reszta. Banita Band moim waszym gościem. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.